Kochani, pozdrawiam Was serdecznie z Robinsonem i z Bercikiem, którzy tutaj się wylegują. Mam nadzieję, że mieliście piękne święta. Zebrało mi się trochę takich refleksji, którymi chciałam się z Wami podzielić, ale tak opornie to szło. Chciałam dzisiaj nagrać w ogródku materiał, ale no niestety hałasy były cały czas takie, że było to po prostu niemożliwe. A tym bardziej, że suczka, którą adoptowałam, ma bardzo donośny głos i bardzo silnie reaguje na każdy przejeżdżający samochód czy rowerzystę, a nie jest bynajmniej obdarzona specjalnymi walorami głosowymi, więc staram się ją wyciszać, no ale niestety nie idzie to w zgodzie z nagrywaniem materiału. No cóż, myślę, że ten materiał mógł poczekać, ponieważ niestety nie jest optymistyczny. Ale może na początek zacznę od takiego pozytywnego faktu. Otóż zależało mi na tym, aby także i w tym roku mieć jajka na Wielkanoc. A ponieważ mój zasiłek do tego czasu nie doszedł i się dowiedziałam, że zostanie wysłany dopiero 17, żeby mnie ukarać za to, że nie mam konta bankowego, a więc po prostu musiałam się rozglądać, gdzie uda mi się kupić podstawowe, kupić jajka. Między innymi zajrzałam do Biedronki, no i natrafiłam na taką scenę, kiedy to jedna pani siedziała przy kasie, a kolejka sięgała praktycznie do końca budynku, do takiej lady, gdzie się sprzedaje sery i wędliny, i zawracała praktycznie z powrotem do kasy. No myślę, że 100 osób to na pewno było, o ile nie więcej. I po prostu spojrzałam, bo weszłam w tym momencie i zaczęłam się zastanawiać, czy w ogóle ma sens patrzeć, jaka jest oferta, jeśli miałabym później czekać godzinę albo i dłużej w takiej kolejce. I wtedy byłam świadkiem, że o ile ludzie stali grzecznie i czekali, to nagle pojawiła się pani, taka pani w średnim wieku z mniej więcej 10-letnim chłopcem, i która bardzo spokojnie, bez zdenerwowania, wyciągnęła smartfon, coś sprawdziła, po czym zwróciła się bardzo grzecznie, aczkolwiek zdecydowanie, do jednego z pracowników Biedronki, wskazując na regulamin sklepu, który miała otworzony na smartfonie, i wskazując na paragraf, który mówił, że kiedy przy kasie jest więcej niż 5 osób, powinna zostać otworzona kasa następna. Mówiła to bardzo spokojnie, nie w jakiś sposób taki, jakby to powiedzieć, z pretensjami, po prostu wskazywała na fakt. I co ciekawe, w ciągu, no nie wiem, chyba nawet mniej niż 5 minut, nagle pojawiły się drugie, jeszcze dwie kasjerki, a więc mogły przyjść. I dzięki temu nie musiałam już wcale czekać, ponieważ przede mną chyba była jedna osoba, nim moje jajka znalazłam i nim doszłam do kasy, to właśnie cały problem kolejki został rozładowany. I muszę przyznać, że wywarło to na mnie pozytywne wrażenie. No, z drugiej strony ja prawdopodobnie nie potrafiłabym tak się zachować, prędzej wyszłabym, zrezygnowałabym z zakupu. Ale po prostu jest kwestia tego typu, że jak długo będziemy pozwalać na pewne rzeczy i nie reagować, tak będzie się dziać coraz gorzej. I ta pani pokazała, że wystarczy zdecydowanie i konsekwencja. I tutaj jeszcze właśnie pomyślałam o czymś takim, zastanawiając się, że ja bym tak nie potrafiła, ale pomyślałam, że
jesteśmy bardzo różni i właśnie ta różnorodność jest naszą siłą. Ja mogę opowiadać Wam o pewnych wydarzeniach, o tym, co się dzieje na świecie i mogę starać się informować o tym, co jest ważne. Bo to, powiedzmy sobie, jest jedna z tych rzeczy, które umiem robić, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast są ludzie o takich zdolnościach przywódczych, którzy nie powinni siedzieć w kącie, bo teraz jest czas, aby oni się włączyli do akcji. Jesteśmy dosłownie bombardowani fałszywymi narracjami, które mają wytworzyć w nas wrażenie, że jesteśmy bezsilni, że nic nie da się zrobić, że trzeba tylko wycofywać się i dostosowywać. A myślę, że to nie tak wygląda i że warto ci, którzy tak jak ta pani potrafią bez nerwów, spokojnie, ale konsekwentnie walczyć o swoje, a właściwie o nasze, to powinni ruszyć do akcji. Przy czym zawsze kojarzy mi się z tym taka przepowiednia, która dla mnie jest no, trochę przerażająca, a mianowicie mówiąca o talentach, o tym, jak to pan wyjeżdżając rozdał sługom pewne kwoty pieniędzy i ci, którzy tymi pieniędzmi obracali, zostali pochwaleni, a ten, który po prostu zakopał te swoje pieniądze, nie obracając nimi, no, był przez pana po jego powrocie skarcony. Ja ciągle miałam wrażenie, że jestem trochę w tej sytuacji. Ale to powiedzmy sobie tak na marginesie. I muszę wam powiedzieć, że kolejne moje odczucia i doświadczenia, niektóre nawet humorystyczne, są związane z taką moją małą pielgrzymką, a mianowicie od czasów, kiedy przyjechała moja babcia i się mną zajęła. Staram się w Wielką Sobotę odwiedzić alegoryczne groby w kościołach. Jest to taka moja mała pielgrzymka, a im trudniej mi chodzić, bo w tej chwili już niestety chodzę o kulach, a ponieważ kulę powinnam trzymać w prawej ręce, na której mam nowotwór, więc po prostu właściwie przejście dłużej niż 200 metrów staje się dla mnie problemem, ale po prostu jest to ten jeden dzień w roku, kiedy po prostu, no nic, staram się stawić czoła problemom i staram się przejść tym moim pielgrzymkowym szlakiem, pamiętając, że Chrystusa nikt nie pytał, czy chce iść na Golgotę. No cóż, ale to już powiedzmy sobie trochę na marginesie. Dla mnie zawsze przejście tą trasą, ta wyprawa, którą zawsze staram się realizować, jeśli jestem w Polsce, a jeśli jestem za granicą, to też szukam po prostu miejsca, gdzie mogłabym, kościołów, gdzie takie dekoracje się znajdują. Po prostu, żeby popatrzeć, pomyśleć i pomodlić się za tych, którzy są już po jasnej stronie i za tych, którzy jeszcze są tutaj i którzy także przemierzają swoją życiową pielgrzymkę. No, w tym roku pogoda była piękna i muszę przyznać, że wybierałam się z wielką radością. I tutaj miałam taką małą przygodę, ponieważ żeby w jakiś sposób łatwiej chodzić, mam takie zachomikowaną parę butów, takich, one się chyba kolebkowe nazywają, to są buty ortopedyczne, które mają taki jakby kształt biegunów. Przy moich problemach są cudowne, ponieważ odciążają zarówno kręgosłup, jak i stawy kolanowe i po prostu jest mi dużo łatwiej chodzić. A dlaczego o tym opowiadam? Za chwilę wam powiem. Otóż, ponieważ dom jest strasznie wilgotny,
Więc no cóż, obejrzałam, buty prezentowały się dobrze, przygotowałam się, wzięłam kulę, no i ruszyłam. I szczęśliwie dojechałam, ponieważ miałam tym razem pociąg od siebie z domu, więc dotarłam na stację, gdzie mogłam się przesiąść do metra i wszystko szło dobrze. Natomiast ledwo z tego metra wysiadłam, zaczęłam słyszeć klap, klap, klap i co się okazało? Otóż jedna z podeszew zaczęła się odklejać. No cóż, biorąc pod uwagę, że nie są to zwykłe buty, tylko właśnie buty takie wyprofilowane, no cóż, na jednej nodze skakać i z kulą skakać nie mogłam. Jakoś, kiedy już liczyłam, że może jakoś sobie poradzę, albo że będzie się ograniczać to do klapania, no nadzieję straciłam w kościele Świętego Krzyża i potem okazało się, że już dalej iść się nie da. I cóż się okazało? Że choć nie były to jeszcze święta, tylko sobota, nie ma szans, żeby gdziekolwiek kupić, powiedzmy sobie, jakąś taśmę czy coś, co by mi pomogło. I tutaj właśnie na tej mojej trasie znalazłam się, usiłując iść naprzód, bo już wiedziałam, że cofając się nic nie znajdę, licząc, że może na Starym Mieście znajdę jakiś kiosk, jakiś sklep otwarty. Przechodziłam koło pałacu namiestnikowskiego, czyli siedziby prezydenta. No i akurat trafiłam na kolejną imprezę organizowaną przez tych, którzy krzyczeli konstytucja, konstytucja. Tym razem zamiast okrzyków konstytucja, konstytucja, choć może i coś takiego wyłapywałam też jednym uchem, a mianowicie impreza była taka, że taki geriatryczny dyszkancik najpierw śpiewał odę do radości, Beethoven na pewno przewracał się w grobie, a później zaintonował bardzo fałszywie zresztą hymn Polski. No i tutaj muszę przyznać, że chyba powinna być przewidziana jakaś kara za obrazę hymnu narodowego. Nie było słychać w tle żadnych geriatrycznych sopranów ani kontraltów, chociaż grupa pań w wieku pobalzakowskim była no, liczniejsza w każdym razie niż grupa panów. Ale tym razem nie chodziło o to. Dla mnie najbardziej szokującą rzeczą byli młodzi, dobrze odżywieni ludzie, zwróćcie uwagę, w wieku poborowym, którzy reprezentowali tak zwanych uchodźców i którzy kwestowali wśród osób przechodzących, na co kwestowali na wojnę. I zaczęło to dla mnie być po prostu szokujące. Wydaje mi się, że powinniśmy walczyć o pokój, a nie o wojnę. I jeszcze kiedy słyszę o tym, że Polacy mają pójść, aby walczyć za kraj, który nie jest naszym krajem, i kiedy widzę tych młodych ludzi, którzy zamiast walczyć za swój kraj, zbierają pieniądze, myślę, że chyba po prostu jest mi to bardzo trudno zrozumieć. No cóż, ale to tak na marginesie, wracając do moich perypetii z butami i zobaczyłam policjantów, którzy czuwali nad owym zgromadzeniem i pomyślałam, że na pewno mi pomogą. Tym bardziej, że było ich dosyć dużo, więc nie było to takiej sytuacji, że jest jedna osoba, która ma dbać o bezpieczeństwo imprezy, natomiast a której będę zawracać głowę. Nie. Te siły były dosyć liczne. I podeszłam do jednego z radiowozów, gdzie było chyba 4 czy 5 policjantów i po prostu poprosiłam o pomoc. Pokazałam, widać było, że po prostu nie mogę chodzić. Kule w ręku, tym bardziej, że no cóż, mogłam kupić tylko najtańsze kule, ponieważ moje trochę lepsze się połamały.
Więc no niestety nie są to kule wygodne, co miałam okazję sprawdzić. I zapytałam, czy panowie mogliby mi pomóc, no może mają jakąś taśmę klejącą albo cokolwiek, czym by te buty można byłoby związać, ewentualnie czy mogliby mi pomóc znaleźć miejsce, gdzie w jakiś sposób mogłabym sobie poradzić. I wiecie, dla mnie to było szokujące. No bo przywykłam, że we Włoszech, jeśli się cokolwiek dzieje, to można się zwrócić czy do karabiniera, czy do policjanta. I że są to często tacy naprawdę ludzcy ludzie. Tutaj po prostu niemalże no, kazano mi spływać, nic nie możemy, nic nie pomożemy, to nie nasza sprawa. Wiecie, strasznie to było przykre. No cóż, na szczęście trochę dalej znalazłam sklep Carrefour, chyba to się Express nazywało, gdzie dwie panie, jedna Polka i jedna Ukrainka, co podkreślam, no cóż, mogły mi zaoferować z asortymentu, który miały w sprzedaży, jedynie klej kropelka, ale jedna z pań, no być może obdarzona praktycznym zmysłem, która zrozumiała, że jestem w sytuacji podbramkowej, bo jeszcze fruwać nie umiem, a przemieszczać się w ten sposób nie można, po prostu poszła na zaplecze, przyniosła taką rolkę skocza, czyli takiej taśmy klejącej i nie chciała za to przyjąć pieniędzy. I wiecie, to był taki pierwszy ludzki odruch, który szczególnie cenię po przeprawie z policjantami. Szczęśliwie udało mi się cały, najpierw wysmarować to kropelką, a później owinąć całą paczką skocza i muszę wam powiedzieć, że udało mi się całe Stare Miasto obejść. A kolejna sprawa to było to, że wiecie, do czasów zarazy dla mnie ta pielgrzymka była zawsze wyzwaniem ze względu na długie kolejki przed każdym kościołem. Nawet malutkim kościołem, przed malutkim kościołem zbierali się ludzie, każdy chciał zobaczyć i rzeczywiście te groby były piękne. Ja, jeśli uda mi się znaleźć, jeśli cokolwiek zostało ze starych zdjęć, postaram się kiedyś przytoczyć. Były to naprawdę przejmujące, ja nie wiem jak to nawet nazwać, kompozycje artystyczne, przemawiające w wyjątkowy sposób. I tutaj pamiętam, że takie najpiękniejsze stale były w kościele świętej Anny i u jezuitów. To były takie wyjątkowo przemawiające kompozycje. Pamiętam jeszcze wspaniały grób w kościele świętego Kazimierza na Nowym Mieście, który był w podziemiach, w krypcie. I drugi podobny, który był wcześniej u błogosławionego brata Alberta w Pałacu Blanka, gdzie został właściwie odtworzony grób taki, jaki musiał być zdaniem archeologów w Palestynie. I paliła tam się taka maleńka lampka oliwna, która zresztą następnie wywołała podobno pożar. Kiedy ja byłam, to pożaru nie było, ale pamiętam cały czas wrażenie, bo wchodziło się w taki, i też schodziło się do podziemi, w takim, szło się przez taki ciemny korytarz i tylko taka postać okryta całunem i paląca się lampka oliwna. Robiło to ogromne wrażenie. No ale cóż, od tego czasu już, od czasu tego pożaru już u brata Alberta nie widziałam tak pięknych grobów, tak wzruszających i przejmujących. Zresztą to, co muszę wam powiedzieć, niestety bardzo niewiele tym razem widziałam grobów, które by wywierały takie wrażenie. Najbliższa i właściwie taka najbardziej przemawiający do mnie, przemawiająca dekoracja, to w kościele Świętego Krzyża.
z cytatem, gdzie bardzo często wykorzystuje się cytaty związane z Kościołem albo fragmenty Ewangelii. Tym razem był to fragment, cytat z kardynała Wyszyńskiego, że kiedy przyjdą zniszczyć ten kraj, ten naród, zaczną od Kościoła. I wydaje mi się, że to już się dokonało, ponieważ o ile dla mnie takim problemem były czekanie w kolejkach, to tym razem żadnych kolejek nie było. Po prostu w kościołach było dosłownie po kilka osób, w większości 70 lat plus. Dzieci prawie w ogóle się nie widziało. I było to takie bardzo smutne, bo ja ciągle pamiętam te kolejki. Zresztą w ogóle słyszało się coraz mniej języka polskiego. I to nie tylko języki wschodnie, ale coraz więcej osób, można by powiedzieć, zadomowionych, które traktowały ten dzień po prostu jako okazję do spacerów, a nie do modlitwy, do pielgrzymki. I było to wyjątkowo smutne. Z kilkoma paniami zamieniłam kilka słów. I tutaj też jeszcze sprawa święcenia jajek, ponieważ z racji tych wszystkich perypetii z butem poruszałam się bardzo wolno, wolniej jeszcze niż zwykle. Zaczęłam się w którymś momencie bać, że po prostu nikt mi nie będzie chciał poświęcić jajek. Zawsze staram się święcić jajka w katedrze, to taka tradycja moja. Natomiast widziałam bardzo ładnie zresztą udekorowany stół świętej Anny, więc pomyślałam, że jeśli nie zdążę do świętego Jana, to mam okazję, skorzystam. No były tam ze trzy koszyczki chyba postawione. Wyszedł ksiądz i całe błogosławieństwo to tak trwało ze 3 minuty, bardzo życzliwie, serdecznie, ale nawet bez modlitwy. Ale przed świętym Janem okazało się, że też jest jeszcze błogosławieństwo, więc jeszcze raz wyciągnęłam ten mój koszyczek i tym razem błogosławił jajka młody ksiądz, może nawet diakon, który z kolei odmówił wszystkie modlitwy i odnosił się, odmawiał te modlitwy i rozmawiał z wiernymi, można powiedzieć, w sposób bardzo emocjonalny. I bardzo było piękne, to, żeby to zobaczyć, że są młodzi ludzie, są młodzi księża, że Kościół jeszcze nie zginął do końca, że jeszcze jest nadzieja, że się odbuduje, chociaż ja mówię to z pozycji osoby, która odwiedza Kościół kilka razy w roku. Nie zaliczam się z różnych względów do takich, powiedzmy sobie, osób fanatycznie uczęszczających do kościoła. I tutaj myślę, że właśnie i to błogosławieństwo, i rozmowy z paniami w kościele. Pewna pani mi powiedziała, że póki będzie mogła, będzie zawsze przychodzić i opowiadała, jak jej rodzice brali ślub w katedrze pod bombami podczas nalotów. I że ona też tu brała ślub i była to taka bardzo miła rozmowa. A wiecie, ludzie, którzy się spotykają, ale którzy wkrótce się rozejdą w różne strony świata, ale mają okazję, żeby być wobec siebie życzliwymi, żeby złożyć sobie życzenia. Nieważne, że to jest spotkanie, które trwa minutę, ale po prostu jest szansa porozmawiania z kimś i przekazania pozytywnej energii. Przynajmniej mnie się tak wydaje. I tu chciałam powiedzieć, że o ile możemy zarzucić instytucji Kościoła, jaka się rozwinęła, bardzo dużo, to pamiętajmy, że według tego, co mówił Chrystus, nawet jeśli się spotkają dwie osoby, które w Niego wierzą, to już jest Kościół, to już jest wspólnota. I tutaj muszę przyznać, że choć grób w katedrze no nie wywarł na mnie specjalnego wrażenia, jednak skorzystałam z okazji, aby się pomodlić.
i wrócić jeszcze raz do tego tematu, do tego, o czym nas się nie mówi, a mianowicie do tego, że ciągle na przykład w dzieciństwie słyszałam, że jak to wyznawcy religii judajskiej zabili Chrystusa. To jest fakt, ale dlaczego? I tutaj trzeba przyznać, że coraz bardziej mam wrażenie, że nowy ład światowy, który stara się nam narzucić pewna światowa oligarchia, taka kosmopolityczna elita, opiera się właśnie na Talmudzie, który jest taką naturalną kontynuacją judaizmu. Natomiast pytanie, dlaczego Żydzi chcieli zabić Chrystusa, myślę, że to właśnie jest religia wolności w odróżnieniu od religii równości każdego człowieka, podczas kiedy niektóre inne religie, jak właśnie wyżej wymieniona, uznają pewną dyskryminację, różnicę między wyznawcami wiary a innymi. I tutaj wystarczy przeczytać tą świętą księgę i to jest zupełnie inna etyka niż etyka, którą niesie chrześcijaństwo, które zakłada miłość, życzliwość, szacunek innego człowieka, wolność, poszukiwanie prawdy, religia, która odrzuca niewolnictwo i która, szczególnie to dotyczy katolicyzmu i jeszcze jedno, chrześcijaństwo odrzuca lichwę. I warto o tym pomyśleć. O tym, dlaczego chrześcijaństwo jest tak niszczone. I tutaj warto zwrócić uwagę tam, gdzie trochę inne pojmowanie pewnych walorów przez katolików i przez protestantów. Wystarczy porównać sposób i relacje z lokalną tubylczą ludnością w północnej i w południowej Afryce. W północnej Afryce, gdzie zdobywcy wyznawali bardziej pragmatyczny protestantyzm, zostało bardzo niewiele ludzi pierwotnej tubylców, podczas gdy w Ameryce Południowej, mimo ogromnej ilości okrucieństw, jednak w tym okresie początkowym, bardzo okrutnego podboju, mieszkańcy tych terenów nie wyginęli. Właśnie ze względu na pryncypia chrześcijańskie, które stwierdzają, że ludzie są równi, równi w wierze, mają prawo do wolności. I wydaje mi się, że to są te walory, które się nie dewaluują, o które powinniśmy walczyć, nawet jeśli nie chodzimy do kościoła. To jest po prostu ważniejsza sprawa. To są te wartości, które niesiemy, które sprawiają, że ważna jest dla nas ojczyzna, ważny dla nas jest drugi człowiek. I to jest, myślę, bardzo istotna sprawa. I powinniśmy to... I chciałam wam zwrócić uwagę na przykład, że za komuny, kiedy niejako partyjni, ci, którzy zdecydowali się kolaborować z systemem, głosili zdecydowanie materialny światopogląd i powtarzali za Marksem, że religia jest to opium dla mas. Ale jednak mimo wszystko w życiu codziennym postępowali tak, jak nakazywał dekalog. Te same wartości, prawda? Więc wydaje mi się, że powinniśmy starać się walczyć, aby te wartości przetrwały. I to jest wyjątkowo istotne. No cóż, także moje odczucia były... Aha, i chciałam wam jeszcze powiedzieć, że taki sympatyczny moment, taka miła rzecz, która mnie spotkała,
A mianowicie, kiedy dotarłam na Nowe Miasto, zrobiłam kilka zdjęć palemek przy takim stoisku. Taki pan też od wielu lat sprzedaje bazie, palmy, rzeżuchę, hiacynty i tulipany koło takiej staromiejskiej studni. No i kiedy już tam dotarłam, jak wam mówiłam, było późno po południu, no i pan wszystko właściwie już zbierał, już zamykał stragan i spojrzał na mnie i tak mówi: a chce pani rzeżuchę? Spojrzałam z pewnym zdumieniem, ponieważ moje fundusze były tak ograniczone. No, więc sądziłam, że to może reklama. Pan powiedział do mnie: widzi pani, już wszystko zamykam, a pani wygląda na taką, co lubi kwiaty. I dał mi dwie takie doniczki z rzeżuchą i jeszcze dorzucił hiacynta. Także, wiecie, było to po prostu taką, sprawiło mi tym bardzo dużo radości. I dla mnie to, że taka życzliwość istnieje i że mogłam jej doświadczyć w takim dniu, było bardzo, bardzo ważne. Naprawdę fajne doświadczenie. I myślę, że tutaj to, co ciągle takie właśnie akty, jak ta pomoc przy naprawie butów, czy te kwiatki, sprawiają, że mimo o takich przykrych wrażeń, to ciągle jest nadzieja. Jak mówią Włosi, nadzieja umiera ostatnia. Choć Polacy mówią, że nadzieja jest matką głupich. A dobrze, kochani, i tak już gadałam bardzo długo. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Życzę wam, aby wiosna była piękna, ciepła i wspaniała. Życzę wam słońca, radości i spotkania dobrych ludzi na swojej drodze, tak jak ja miałam szczęście, aby ich spotkać. Cudownej wiosny, kochani.